Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Draft wyzwania na kanale Kozefce. Mam nadzieję, że lajkujecie i subskrybujecie e, te, ten kanał, te filmy. E, jest mi z tego powodu bardzo miło, że jest Was tutaj tylu, bo naprawdę coraz więcej osób się tu pojawia. E, i taka seria luźna. Nie sądziłem, że Wam się spodoba, Wam się podoba i cieszy mnie to bardzo. Tak więc, słuchajcie, otwieramy dzisiaj paczki, ponieważ to będzie dla mnie znowu inspiracją do tego, jaki draft zrobimy. A yy, mam nadzieję, że wczoraj pisaliście pomysły, yy, które yy, mam realizować i, i, i że one się pojawiły. Trafiamy zawodnika z ligi. Niemieckiej. No, już wczoraj był ten draft Bundesligi, więc nie ukrywam, że dzisiaj chciałbym po prostu ułożyć coś innego. Znaczy, dla mnie dwie minuty temu był draft Bundesligi, bo nagrywam te odcinki po sobie, żeby stworzyć sobie taki minimalny zapas. Zobaczymy drugą paczkę, czy tutaj będzie może jakiś ciekawszy zawodnik. Okej, okay, draft Serie A tym razem to mi się e, podoba. I zrobimy oczywiście wyzwanie znowuż takie jak wczoraj, czyli musi to być draft pełny zawodników Ligi Włoskiej z pełnym zgraniem e, i postawimy sobie kolejne utrudnienie. A skoro, bo skoro Liga Włoska, to albo pięć Albo trójka obrońców, jeżeli oczywiście gra, taką formację nam zaprezentuje. Jest 3-4-2-1, idealnie pod serię A, e, tak więc zobaczmy, mamy Cristiano Ronaldo na sam początek, może nudnego, bo zwykłego, ale słuchajcie, pierwszy piłkarz pasujący nam tutaj fantastycznie, do tego Alexis Sanchez by był, gdyby nie fakt, że weźmiemy sobie Lautaro, ponieważ e, no jest wyżej oceniony i ma fajną wersję, więc czemu nie, prawa strona to niestety nikt z Bundes, jest oczywiście pasujący nam Bernardo Silva e, do draftu, ale nie do naszego challenge'u, tak więc Portugalczyk, mam nadzieję, że stamtąd zniknie, jest Egdal, super, jest też lobotka. Yy, tutaj tak naprawdę nie widzę różnicy. Wezmę Egdala, bo. No, bo jest niżej oceniony, więc ten lobotka może się gdzieś jeszcze po drodze zaplątać. Tu, proszę bardzo, Lorenzo Insigne, Tak więc, na razie to wszystko wygląda bardzo optymistycznie w porównaniu z draftem poprzednim, ponieważ tu jest Vertu. E, super, no, no, naprawdę widzę tutaj nadzieję, ale też nie ma co chwalić e, draftu przed, przed jego końcem, bo wiemy doskonale, że tutaj jeszcze wiele złych rzeczy może się wydarzyć. Między innymi potrzebujemy tu dużo środkowych obrońców, a po raz pierwszy nie mamy nikogo z Serie A. Tak więc weźmiemy sobie Tomasa, bo, bo czemu nie? Thiago Silva oczywiście ma przeszłość w lidze włoskiej, e, ale my szukamy zawodników, jeżeli chodzi o aktywnych takich, którzy w lidze włoskiej grają. Tak więc e, były piłkarz AC Milanu się tu nie może znaleźć. I zobaczcie: trzy wybory, i tylko jeden Radu z Calcio. Tak więc to cieszy. Jest Perin, to także cieszy, no bo naprawdę, słuchajcie, potrzebujemy trzech zawodników i zadanie wykonane, jeśli oczywiście będą to piłkarze pasujący nam do układanki, a Quadrado niewątpliwie takim zawodnikiem jest, tak więc on skakuje sobie tutaj jakoś środkowo brońca, razem z nim... Możemy wziąć Dan Frisa, no bo, bo, bo czemu nie, tak po prostu, tam nie było nikogo z Ligi Włoskiej. Jest Luis Alberto, fenomenalnie, ponieważ on może sobie tutaj wskoczyć przynajmniej na razie za, e, za tego nieszczęsnego Bilwę. Potem postaramy się to zrobić jakoś inaczej, tu nikogo z Włoskiej Ligi nie mamy. Fajnie by było wreszcie zobaczyć tego... E, o Boże, Ruda Hulita, no bo on do tego draftu pasowałby nam e, naprawdę niesamowicie. E, no bo przecież grał w Milanie, to by było coś, gdybyśmy tu Ruda Hulita mogli dać. Hulita nie ma, ale jest Zlatan. Ale powiem szczerze, tu myślę odrobinę o tym zgraniu i zastanawiam się, czy lepszy dla nas nie byłby go sens. Chociaż nie, to jest na napastnik, więc Zlatan Ibrahimowicz doskonale tutaj pasuje. E, tak więc słuchajcie, tylko jednej karty z Ligi Włoskiej brakuje nam e, do tego, żeby mieć tutaj. Inaczej, karty z Ligi Włoskiej są, tylko zgrania na razie nie mamy, więc brakuje nam środkowego obrońcy z Ligi Włoskiej, bądź jakiegokolwiek obrońcy tak naprawdę lub środkowego pomocnika defensywnego i challenge mamy wykonany. Jest jego żota a w zasadzie Diogo żota przepraszam, jego sobie tutaj weźmiemy. Na bramce mógłby znaleźć się jeszcze Strakosza, więc okej, okay, spoko. No i mamy cztery miejsca. No zobaczymy, czy nie będziemy mieli. Problemów ze zgraniem, choć teraz wydaje mi się, że ten. No nie no, ten Pereira to nam nic nie zmienia, tak naprawdę. Tak zupełnie nic nam nie zmienia, bo. E, no bo on tutaj nigdzie nam sytuacji zgraniowej nie poprawi. E, Kieran Tierney, bo go kocham. Jest kulusewski i to wydaje się być najlepsza opcja, bo Kulu powinien mieć tu pełne zgranie. Tak też się dzieje, tak więc... Teraz brakuje nam dwóch zgrania i jedyne co nam może te dwa zgrania uratować, to ewentualny włoski yy, włoski bądź na, nawet nie do końca, włoski, a w zasadzie menader z serie A. Yy, to jest to, czego teraz tak naprawdę najmocniej yy, potrzebujemy. Yy, no bo tutaj nawet strakosza nic nie zmieni, bo mimo tego połączenia z Raduno to nie będzie miał więcej zgrania niż 10, prawda? Tak więc ostatnie rozdanie. No, jeżeli dostaniemy tutaj obrońcę z ligi włoskiej, to super, jak nie, to musimy się modlić o menadżera z włoskiej ligi obrońcy nie ma, jest. znaczy jest Ricardo Pereira, no ale to nie jest obrońca z serie A. Fajny w ogóle ten draft nam wyszedł. Jestem z niego zadowolony, no tylko pytanie, czy teraz będzie tutaj menadżer? No bo do tego wszystkiego to się sprowadza do tego, żebyśmy tutaj ujrzeli menadżera z Włoch, bądź z ligi włoskiej jest ranieri! Tak więc challenge zaliczony, rzutem na taśmę um, udaje nam się wykonać to zadanie. I powiem szczerze, e, cieszy mnie to 14 zawodników serii A. Wszyscy oczywiście cała jedenastka, oczywiście, z e, serii A i no, nie jest to draft dobry, nie jest to draft absolutnie grywalny, no bo tutaj tak naprawdę dobry jest Ronaldo, dobry jest Martinez. Okej okay jest kulusewski, chociaż wydaje mi się, że no ja nie widzę potencjału w tej karcie biorąc pod uwagę jej warunki fizyczne e, jeżeli chodzi o wzrost, no ja lubię Insignia osobiście i ten Pereira też jest e, fajnym zawodnikiem, e, ale umówmy się, że poza tym, no ten draft nie wygląda jakoś, jakoś fantastycznie, możemy sobie jeszcze tylko ułożyć tę naszą włoską e, nadwyżkę tutaj jako tych pierwszych do wejścia z ławki, choć oczywiście meczu nie rozegramy, zobaczyć możemy... E, nie! E, już, już było podsumowanie. Co ty chcesz? Mecz grać, koza. To przecież nie o to w tym chodzi. E, no dobra, mamy w takim razie paczkę do otworzenia. Może tym razem będzie to paczka dobra. Fajnie by było, słuchajcie, gdybyśmy trafili tutaj wreszcie, może banery jakieś. Do tej pory tak naprawdę raz trafiliśmy chyba coś okej. Okay. Takie mam wrażenie. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tylko raz e, szczęście się do nas uśmiechnęło, ale może tym razem fortuna będzie łaskawa i są banery. Może piłkarz oceniana na 85? Kto wie? Jest to Hiszpan, jest to lewobrońca, jest to. Juri. Okej, okay. słuchajcie, wydaje się, że ten draft mógł nam się zwrócić. Jeżeli jest jeszcze jeden, może taki piłkarz, proszę bardzo, no! I to mi się podoba, słuchajcie. 5000 my myślę, że jest do wyjęcia za e, Juriego. Weźmy 4800. Zobaczmy jak tam Paulinio, ile on kosztuje. Wydaje mi się, że tutaj troszkę mniej trzeba będzie wziąć 3500. Jak się sprzedadzą za tyle, to spoko jak, jak nie, no to po prostu nie. E, nie wiem, czy ci piłkarze coś kosztują. Wydaje mi się, że... Um, przez to, ile kart nieświecących jest potrzebnych, możliwe, że znowuż um, metoda z. W ogóle. Ilu z graczy seria nam dało? To niesamowite, jak, jak paczka ligowa w ogóle to wygląda. Wydaje mi się, że przez to, że gracze yy, nie wy, yy, ci nieświecący są tak. Potrzebni do różnego rodzaju SBC i tak dalej, to znowuż ich wartość mogłaby pójść na tyle do góry, że nie bronze pack metod, a gold pack metod jest znowuż efektywna. Tego nie wiem, to trzeba będzie sprawdzić. Mam nadzieję, że Wy sprawdzicie kanał o godzinie 12 jutro w poszukiwaniu nowego odcinka i że takowy odcinek będzie. Czy tam się już sprzedało coś? Tak szybko. O, Paulinio się sprzedał. No to czekamy jeszcze na tego Juriego, żeby zszedł i praktycznie draft nam się zwróci, bo zakładam, że te karty nieświecące także się sprzedadzą. Ja za dzisiejszy odcinek bardzo Wam dziękuję. Liczę, że widzimy się jutro, że, że uda mi się wszystko ogarnąć i nagrać. Eee, o 12 powinien być odcinek. Czy ty będziesz? No to te, tego już nie wiem. Dzięki za dzisiaj.